Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Oto fragment czerwcowego komunikatu Amazon Games, który bezpośrednio zwiastował nadejście Lost Ark Online na rynek zachodni. Współpracujemy ze Smilegate RPG, aby dostosować obszar gry, aby lepiej spełniały oczekiwania graczy w Europie i Ameryce Północnej. Utrzymanie oryginalnej wizji tej nagradzanej gry Smilegate jest niezwykle ważne. Naszym zadaniem jest zapewnienie graczom autentycznego doświadczenia Lost Ark, a wszystkie nasze wysiłki lokalizacyjne są prowadzone przez pryzmat zachowania ducha oryginalnej gry. Wtedy nie wiedzieliśmy, co znaczą słowa dostosować obszar gry, aby lepiej spełniały oczekiwania graczy w Europie i Ameryce Północnej. Teraz już chyba wiemy. Oto najgłośniejszy temat ostatnich dni, który dotyczy sposobu cenzurowania, ograniczenia gry dla anglojęzycznej społeczności. Gracze z obserwacji z Closed Bety zwracają uwagę na usunięcie seksownych strojów z kreatora postaci i początku gry, brak niektórych cutscenek czy wysyp czarnoskórych NPC-ków. Żeby była jasność, nie mamy nic przeciwko czarnoskórym postaciom, tylko że tutaj w wielu przypadkach są one po prostu przyciemnione. Tak jakby Amazon na siłę szukał poprawności politycznej. Oczywiście nie ma co jeszcze panikować. Do oficjalnej premiery Lost Ark Online jeszcze kilka miesięcy. Wiele rzeczy można poprawić, przywrócić czy wprowadzić na nowo. Mimo wszystko możemy mieć pewne obawy. Takie majstrowanie może przynieść odwrotny skutek do zamierzonego. Nie będę udawał, nie grałem i nie planuję grać na serwerach hardcore w grach MMO. Dedykowany świat z podkręconym poziomem trudności i lub śmiercią permanentną to nie dla mnie. Ale równocześnie przyznaję, że mam bezgraniczny szacunek dla osób, które zagrywają się w takich trybach i osiągają jeszcze dobre wyniki. Dungeons & Dragons Online przykładowo uruchomi ponownie tego typu serwer już niedługo. Piąty sezon Hardcore League uruchomiony zostanie 1 grudnia i obowiązywać będzie przez 2 miesiące. Zabawa zakończy się dokładnie 1 lutego 2022 roku. Do tego czasu grajcie i starajcie się dotrzeć jak najdalej, co wcale nie będzie proste. W nagrodę otrzymacie różne przedmioty kosmetyczne, a nawet krwawe ślady stóp z pierwszego sezonu wyzwania. To ostatnie wzbudziło niemałe kontrowersje wśród graczy Dungeons & Dragons Online, bowiem część nagród z Hardcore League miała być ekskluzywna. A tutaj niespodzianka, twórcy dodają ją ponownie, czyniąc tym samym mniej unikalną. Po zakończeniu Hardcore League będziecie mogli przetransferować swoją postać na normalny serwer w określonym oknie czasowym. Warto dodać, że transfer dotyczy również bohaterów, którzy polegną. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Gameforge otworzyło dla Metina 2 nowe specjalne serwery. Co w nich takiego specjalnego? Są to światy tymczasowe, które działają na przyspieszonych rajtach. Im wyższy wasz poziom, tym większy będzie wasz bonus doświadczenia. W sumie otwarto 3 serwery, każdy z 2 dostępnymi kanałami. Po 28 lutego, kiedy serwery przestaną działać, rozpocznie się proces transferu postaci na zwykły, regularny serwer Metin 2. Niestety jest w tym pewien haczyk. Najpierw musicie wykonać pewne wyzwania na tymczasowym świecie. Ukończcie 60 misji, osiągnijcie poziom 90, a na końcu będziecie mogli przenieść na zwykły serwer swojego najodważniejszego bohatera, Gaia, oraz założone wyposażenie. Drugie wyzwanie to pokonanie bossa instancji na Johara, by na końcu przenieść na zwykły serwer swojego najodważniejszego bohatera, Gaia, założone wyposażenie, części kostiumu oraz wyposażoną alchemię, a także pierwszą stronę ekwipunku. Niesamowite rewelacje docierają do nas z najnowszego raportu finansowego Enad Global 7. Chodzi głównie o LOTRO i DC Universe Online. Jakiś czas temu Enad Global 7 ogłosiło doinwestowanie tytułów, czyli wyłożenie większej ilości pieniędzy na aktualizacje, ulepszenia oraz marketing. Nie spodziewaliśmy się jednak, że w przypadku Lord of the Rings Online będzie to również oznaczać debiut na konsolach. Z kolei w DC Universe Online zapowiedziano upgrade graficzny oraz największy dodatek w historii gry. Profane opisywane jest jako MMORPG oferujące rozgrywkę bez żadnych limitów. Bez klas postaci, bez poziomów doświadczenia, bez liniowości i prowadzenia za rączkę. Autentyczny sandbox z otwartym światem i równie otwartym PvP. Czego teraz dowiadujemy się o tym projekcie? Tego, że położy spory nacisk na warunki atmosferyczne. W Profane świat będzie faktycznie żył, dlatego dostaniemy nie tylko zmienne pory roku, ale także pogodę.
Wszystkie te elementy będą realnie wpływały na zabawę. Nie będą jedynie częścią kosmetyczną otoczki świata, jak ma to miejsce w większości gier MMORPG. W profein od tego, co aktualnie ma miejsce za oknem, będzie zależeć wiele aspektów rozgrywki. Część materiałów i surowców dostępna będzie tylko w danym sezonie. Trzeba będzie zatem zdobyć go w konkretnym czasie lub obkupić się w niego, aby zgromadzić zasoby. Potem wykorzystamy wszystko do craftingu albo sprzedamy po wyższej cenie. Nasza sprawa. Pogoda z kolei ma oddziaływać na ukryte rzeczy w profein. Przykładowo jedynie podczas burzy będziemy mogli dotrzeć do konkretnej strefy, która normalnie jest ukryta. Po co to wszystko? Poza chęcią urozmaicenia zabawy, twórcy postanowili utrudnić zabawę crafterom. Pragną bowiem, aby myśleli oni nad tym, co aktualnie zdobywają lub wytwarzają, a do tego planowali swoje działania. Sprawić to ma, że całość nie będzie tak powtarzalna. Zwłaszcza, że nikt nie broni kupować materiałów od innych lub wymieniać się zapasami. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Mówił do Was Rejstus. Cześć!